Dzień dobry. Konrad Białas, dom maklerski TMS Brokers. Start miesiąca to jak zwykle wysyp odczytów indeksów mierzących koniunkturę w przemyśle na całym świecie. W przypadku Polski indeks PMI dla przemysłu odnotował imponujący wzrost, gdyż w listopadzie wzrósł do poziomu 53,2 z poziomu 51,2 w październiku i prognozie na poziomie 51,1. Niemniej jednak reakcja złotego jest ograniczona i w przypadku EURPLN obserwujemy spadek zaledwie o pół grosza do poziomu 4,1780. Z uwagi na to, że eurodolar nieco wzrasta na wartości, obserwujemy mocniejszy spadek USD/PLN w kierunku 3,3550. Z kolei mała reakcja franka na wyniki niedzielnego referendum Szwajcarii o zwiększenie rezerw złota przez tamtejszy bank centralny, ten projekt został odrzucony. W rezultacie CHF/PLN utrzymuje się blisko poziomu 3,4750. W dalszej części tygodnia na złotego zdecydowanie większy wpływ będzie miała środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która w tym momencie ma coraz mniej argumentów za kolejną obniżką stóp procentowych. Oczekujemy, że Rada nie dokona obniżki, a kolejną jej decyzją będzie już podwyżka w czwartym kwartale 2015 roku. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.